Co tam? Trzy minuty temu już zjadłeś trzy pączki, ale jeszcze nie czytałeś Bożego Słowa? W ten tłusty czwartek witajcie w kolejnym odcinku. Kochani, już niedługo Wielki Post, tak może coś o tym powiem na koniec, ale może nie powiem, zobaczymy. W każdym razie, dzisiaj w Bożym Słowie e, czytamy o tym, jak Pan Jezus mówi o tym, żeby myśleć nie po ludzku, ale po Bożemu. E, z tym myśleniem po ludzku e, i po Bożemu Różnie to u nas wygląda, nie tylko dlatego, że zwykle myślimy po ludzku, ale dlatego, że czasami myślimy o myśleniu po Bożemu w dziwny sposób. Wydaje nam się czasami, przynajmniej mi się tak wydaje, jak czasami patrzę na niektóre wpisy, czy niektóre różne rzeczy katolickie, nazwijmy to, czy tam religijne wrzucane w internet, czy zachowanie niektórych ludzi związanych z głoszeniem Ewangelii, z nową ewangelizacją szeroko pojętą że nim bardziej odpalony, nim bardziej szalony, tym bardziej Boży. No bo Pan Bóg to jest taki właśnie, no nie można tak po ludzku do wszystkiego podchodzić. Trzeba, że Pan Bóg zabiera nas w jakąś taką wielką przygodę, daje nam, daje rzeczy, każe robić rzeczy niezwykłe i my mamy coś takiego, że jak mówimy o niezwykłości, to od razu jakoś nam się tutaj włącza takie odejście od normalności że jak już niezwykłe, to muszą się dziać w naszym życiu takie pewne przewroty wręcz. I pamiętam jeszcze z czasów oazowych, jako młodzież, że niektóre dziewczyny się bały chodzić na oazę, bo się bały, że Pan Bóg je do zakonu powoła. Albo niektórzy ludzie boją się wejść głębiej w wiarę, bo Pan Bóg coś w tym naszym życiu pozamienia. I co najgorsze, jeszcze my jako ludzie Kościoła, będący w tych różnych wspólnotach, czy my jako księża, Mówimy właśnie, że Pan Bóg tak przychodzi, to potem obraca się życie, życie dokoła nogami, do góry nogami, yy, i wszystko się po prostu wywraca, i niektórzy ludzie przez to, wydaje, wydaje mi się, nie chcą wchodzić za bardzo w sprawę wiary, no bo właśnie pozamienia się. Czasami też jest tak, że jak widzimy różnych ewangelizatorów, to są tacy odpaleni totalnie i i mówimy, nie, nie, to nie dla mnie. Nie? Ja, ja nie za bardzo chcę być <laughs> bać się o swoje zdrowie psychiczne. Kochani, yy, to taki krótki wstęp, ten dzisiaj już odcinek do tego, co nas czeka. Daj Boże, żeby to się wszystko udało. Proszę Was o modlitwę, żeby wszystko się ogarnęło. Do tego, co nas czeka, będzie w Wielkim Poście. Tak w Wielkim... Przy, wielki Czwartek, mówię. Tłusty Czwartek, na <laughs> których może będzie to dzień wielkiego obżarstwa. Chociaż ja dzisiaj chyba żadnego pączka nie zjem, bo po co. <laughs> w każdym razie... Yy, no, i tak za dobrze wyglądam. No, więc yy, to jest taki mały wstęp do tego, co nas czeka w Wielkim Poście. Yy, tak dzisiejsza Ewangelia też mówi o tym myśleniu yy, położemu, ale Boże myślenie yy, to myślenie bardzo ludzkie tak naprawdę. Yy, chociaż może iść w drugą stronę też, o tym będzie więcej właśnie w Wielkim Poście, bo w Wielkim Poście co to będzie? Będą rekolekcje, daj Boże, yy, ale takie chciałbym, żeby były bardzo normalne, bardzo w takich sprawach zwykłych, codziennych. Bez takiego odpalenia, bez szukania jakiegoś nadzwyczajnych form, nadzwyczajnego jakiegoś tam środków wyrazu. Tak po prostu o Panu Bogu chciałbym z wami porozmawiać, bo właśnie to myślenie po Bożemu to jest na skorość ludzkie. Czasami jak chcemy iść za bardzo na skorość ludzkie, to odchodzimy od tego Bożego, bo czasami staramy się nasze ludzkie rzeczy usprawiedliwiać, bo Pan Bóg jest też, żeby być, żeby być takim ludzkim, żeby księża byli tacy ludzcy i wszyscy po prostu musimy być ludzcy, nie? Jeżeli będziemy dobrze rozumieć to bycie po Bożemu, to będziemy dobrze rozumieli to, co ludzkie. Tak a propos tego pierwszego czytania dzisiejszego, tam jest też o tym mowa: o rozróżnianiu, o tym, że jak czasami ludzie traktują, i do tej pory mamy z tym problem jako ludzie wierzący czy w niej, że szanujemy bardziej tych, którzy są ładnie ubrani, tych, którzy są jakoś mają zaszczytne funkcje, bo mogą nam coś dać. A właśnie zwykła sprzątaczka, czy jakiś tam osoba, która nie wiem pracuje gdzieś, taką drobną pracę wykonuje, jakoś się nie, nie zauważamy. Dostrzegajmy człowieka. Pamiętajcie może schodzonego vloga, hmm, kiedy byłem u bezdomnych, to jeden z nich powiedział hmm, o tym, byś był człowiekiem dla człowieka człowieka. No myślę, że to jest właśnie to, ale właśnie po bożemu, więc bądźmy boży, bądźmy ludzcy. Jedno z drugim łączymy, a o tym, jak, o tym, jak to wszystko sobie poukładać będzie w wielkim poście i w sobotę, daj Boże, i w ciągu tygodnia również. O tym więcej już niedługo. Chyba, że to się wszystko udało teraz, bo zapowiedziałem, to już muszę teraz to zrobić. Dobrze, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj trochę dłużej niż 3 minuty, ale dzisiaj tyle tych pączków zjadłeś, to może jeszcze teraz jednego jesz w tym momencie i to tak na ten, niech trochę na osłodę będzie to słowo. W każdym razie na ten dzisiejszy dzień e, przyjmij proszę Boże błogosławieństwo niech cię błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty amen z bogiem i pa